Drogi czcigodny księży biskupie Stefanie, drodzy bracia i siostry, przywitani już wcześniej, mamy jubileusz. A ten jubileusz skłania nas do wspominania, żeby nam się jednak pewne sprawy nie zamieszały w tym wszystkim, to sobie od razu pewne rzeczy ustalmy. Pan Bóg nie jest jakimś reliktem z przeszłości, nie dzisiejszym, nie na nasze czasy. To nie jest jakaś piękna historia, którą się dzieciom opowiada. Kościół to nie jest muzeum, w którym są obrazy, figury, malowidła, wszystko zadbane. Jakaś atmosfera, piękna muzyka organowa do zwiedzania i do słuchania. Parafia to nie jest świetnie zorganizowana instytucja, profesjonalnie w biurze obsługiwana i tam załatwisz sprawnie i szybko takie wydarzenia jak ślub i pogrzeb i znajdziesz profesjonalnie przygotowanego urzędnika, księdza, który ci w tym wszystkim pomoże. Czy ja sobie żartuję? Ależ skąd? 3000 lat temu ludzie popełniali takie błędy, o których mówię. A więc w czasach, o których przed chwilą słyszeliśmy, Jonasza, Niniwitów, królowej Saby, 2000 lat temu, w czasach Jezusa, my dzisiaj o tym też słyszeliśmy, ludzie popełniali te same błędy, a co my wolni od nich jesteśmy? Od tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem? Jedni chcieli i ciągle chcą, żeby wokół religii zbudowano tak precyzyjny system przepisów i wreszcie tak to wszystko zdyscyplinowano, żeby już nie było wątpliwości. A tu słyszymy, wolni jesteście. Inni znowu chcieliby sobie jakieś fajerwerki robić. No zrób nam jakiś cud, Panie Jezu. Nowy, tak żeby nam zaimponować. No słyszałeś przed chwilą. Tak, żeby w kościele było fajnie, no taki wyluzowany ksiądz, żeby nam się zdarzył. Żeby było wygodnie, tak na nasze czasy, tak nowocześnie, czyli niby jak. Czego w tym wszystkim, kochani, brakuje? Dobrze wiemy, po prostu Pana Boga. Tak łatwo o tym możemy zapomnieć. Pana Boga żywego i obecnego, który do mnie dzisiaj mówi, do ciebie dzisiaj mówi. To nie są tylko księgi tutaj czytane. To nie są tylko wspomnienia. To jest Słowo Boże, a więc Boga Słowo do mnie kierowane, które, no tak Pan Bóg chce. On mi chce podpowiedzieć, co ja mam w życiu dzisiaj robić. Co mam zmienić, co jest dobre w moim życiu. Żywe, prawdziwe Boże Słowo. Bóg, który mówi. A co ja mam w tym wszystkim zrobić? No zaufać. Zaufaj, że to do ciebie słowo. Że ono jest w stanie odpowiedzieć na różne problemy, które przeżywasz. Zmienić to, co złe. Wiesz, co jest złe. Wiesz dobrze. Szukasz pomocy. Słuchaj Boga. Potrzeba zaufania. Cóż jest takiego, że niektórzy mówią, to jest mój kościół. Mówią z dumą, to jest moja parafia. Cóż to sprawia? Odpowiedź wydaje się pozornie prosta. Adres zamieszkania, no przynależysz do jakiejś parafii. Odpowiedź prawdziwa. Ale chyba trzeba czegoś więcej.
No pewnie ktoś sobie pomyśli, no dobrze, gdyby księża, no w tym wypadku ojcowie, mówili piękne kazania, o tak, to nasza parafia, mówią piękne, nie za długie, ale piękne, mądre, takie, które podnoszą. Człowiek wychodzi taki uskrzydlony, no lepszy z kościoła, no jeszcze w konfesjonale cierpliwych, dobrych, takich bożych ludzi chcielibyśmy spowiedników spotykać. Ja ufam, drodzy bracia, drodzy współbracia, że tak tu się przez te dziesiątki lat dzieje i za to wam chcę podziękować. Skoro są ludzie, którzy tu zebrani, ale jeszcze szereg tych pokoleń różnych, którzy określają nasz Kościół, nasza parafia, że właśnie znajdują w nas takich duchowych braci, duchowych przyjaciół, duchowych przewodników. Ale jest coś jeszcze i na to chciałbym zwrócić uwagę. Cóż to takiego? Pewne małżeństwo nie mogło doczekać się dzieci. Byli to ludzie, którzy nie chodzili do kościoła. Zatracili gdzieś wiarę w Pana Boga. No więc w tym pragnieniu, tęsknotą za dziećmi, to już wy, siostry i bracia, matki, ojcowie, dobrze wiecie, jakie to ważne. Jakie to piękne przeżycie, więc takie w ich przypadku rozpacz mieszająca się z nadzieją. I nagle dowiedzieli się, że będą mieć dziecko. Oczekiwanie z taką radością i nadzieją. I gdy się narodziło, w chwilę potem zmarło. Ty sobie to wyobrażasz, co może czuć taki człowiek, ci rodzice. Wyczekiwane długo dziecko nagle umiera. Gdzie możemy znaleźć pociechę? I w tej takiej rozpaczy i w tej bezsilności, gdy tak się wypłakują sobie w ramiona, nagle zrozumieli, że i tak sobie to powiedzieli, że przecież są ludzie, którzy wierzą w Boga. Są ludzie, którzy wierzą, że jest życie wieczne. Jakub miał piękny pogrzeb. Wspomina jego mama. Poszliśmy do kościoła. Ludzie się dowiedzieli o tej naszej tragedii. Przyszli. Nie znaliśmy ich. Ale ileż siły jest w modlitwie. Ileż nadziei. I tam w kościele usłyszałam, wspomina dalej ta matka, takie słowa: otwieram wasze groby, udzielam wam mego ducha, po to byście ożyli. Bóg mówił do mojego zbolałego serca. Odzyskałam życie, odzyskałam wiarę. Od tego czasu dziękuję Bogu za życie, takie króciutkie życie mojego dziecka. Od tego czasu dziękuję Bogu za to, że jestem matką. Że się kiedyś spotkamy, bo teraz w to wierzę. Że moje dziecko jest w dobrych rękach, bo teraz w to wierzę. Dziękuję Bogu za wiarę ludzi, których nie znam, a których spotkałam w kościele. Bo teraz wiem, jaka to siła i jaka to pomoc. Mój Kościół to nie jest puste słowo. Mój Kościół to wspólnota wiary, która nas tu gromadzi, by być z Bogiem, by być sobie wsparciem. Moja parafia to wspólnota ludzi, którzy nie są na siebie obojętni. Kiedy się przygotowywałem do tego jubileuszu tutaj w Głogowie, w naszej parafii, zerknąłem do materiałów historycznych, by sobie trochę przypomnieć, a może jeszcze więcej, dowiedzieć czegoś więcej o historii tej parafii. Nie wiem, czy do dobrych dokumentów sięgnąłem, bo wydaje się, że to, co przeczytałem, pisał ktoś, kto jest pasjonatem i wielkim znawcą budowlanym. Takie ma zacięcie budowlane. Już tłumaczę, o co chodzi.
Począwszy od momentu, gdy redemptoryści zdecydowali się na budowę tutaj kościoła, a więc wiosną 1928 roku, redemptoryści niemieccy, no i zbudowali ten kościół w ciągu pół roku, rekord świata. Tenże autor tych dokumentów opisywał to z taką pasją i ogniem, no ale począwszy od tamtego czasu, tych rekordów świata było tu wiele, do dzisiaj. Wydawać by się mogło, że każdy rok, każdy proboszcz, każde pokolenie to ciągłe remonty, to ciągłe zmiany, ciągłe upiększanie tej świątyni. Dobrze to wiecie, wystarczy sięgnąć pamięcią. Przed przyjściem tutaj wspominaliśmy z obecnymi tutaj byłymi proboszczami, no i każdy miał o czym mówić, trudno mu było przerwać. To jest oczywiście zasługa proboszczów, ale i wasza, takie zatroskanie o tę świątynię. Myślę, że to jest taki piękny obraz, też piękny teologiczny. Myślę, że jakoś tutaj zapatrzył się na ten styl rozumienia kościoła słynny Gaudi, poczciwy w Barcelonie, budowniczy Sagrada Familia. Ten kościół też ciągle jest w budowie i taki ma być, tak jak wasz. Bo to jest piękny obraz, że Kościół, ten widzialny i niewidzialny, ciągle jest w drodze, ciągle się nawraca, ciągle jest w jakimś remoncie. Gratuluję takiego uporu, takiego przekonania, że o Kościół trzeba dbać, że to jest mój Kościół. Bóg wam zapłać za to. Na te sprawy można jeszcze spojrzeć inaczej. I nad tym chciałbym się moment zatrzymać. Mianowicie każde pokolenie, także nas, można zrozumieć tylko jako ogniwo, które łączy się z tymi pokoleniami, które były przed nami i z tymi, które będą po nas. Nie możemy, świat się nie zaczyna od nas i na nas nie skończy. Zrozumiemy siebie, gdy spojrzymy w przeszłość i zrozumiemy siebie, gdy będziemy mieć odwagę spojrzeć w przyszłość. A co nam ta przeszłość daje? Ostatnio wiele o tym mówimy, tutaj też już padały takie słowa. Mówimy wiele o historii, dlatego że stoimy na progu stulecia odzyskania niepodległości. I zadajemy sobie takie pytania, skąd się brała w narodzie polskim, skąd się brało takie mocne pragnienie wolności i taka świadomość tożsamości polskości, której nic nie zniszczyło. Skąd się to brało? W ciemnej nocy niewoli, siostry i bracia, to parafie. Wiernie przechowywały pamięć o historii narodu polskiego. To parafie, to wspólnoty zakonne były zawsze i oby były na zawsze tą przystanią wolności. Ksiądz arcybiskup Melchior Fijałkowski w roku 1861, a więc wtedy, kiedy jeszcze zalegała ciemna noc zaborów, tenże ksiądz arcybiskup na łożu śmierci zostawia swoim kapłanom taki testament i mówi do kapłanów: trzymajcie zawsze z narodem. Starajcie się jako pasterze ludu bronić sprawy wspólnej ojczyzny i nie zapominajcie nigdy, że jesteście Polakami. Kapłani, trzymajcie z narodem i nie zapominajcie, żeście Polakami. A ten, który znał się na duszy narodu polskiego, wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid, wypowiada znamienne słowa: Kościół i naród nad Wisłą są ze sobą tak zespolone jak fresk i tynk. I nie można jednego od drugiego odłączyć, nie niszcząc obydwu. Nasza teraźniejszość to świadomość, którą dziedziczymy z przeszłości. Przejmijmy ją. Pięknej przeszłości. Kościoła, który jest z narodem. Kapłanów, którzy są z ludźmi.
Jesteśmy tu jako wierni, katolicy, ale i zarazem Polacy. Kapłani, osoby konsekrowane i świeccy. Wspólnota wiary. Razem. Nie osobno i nie przeciw sobie. Nawzajem sobie potrzebni, by się podtrzymać w biedzie, by się bronić przed złem. W naszej pięknej ojczyźnie, która jest naszym domem, w Kościele, który jest naszym domem. Siostry i bracia, z taką nadzieją patrzymy w przyszłość i to jest nasza siła. Nikt nam tej nadziei nie zabierze. Amen.